В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Монжи заблиснул, як вспанялый фирмамент, а ті, хто вже научили велю справедливості, бендон свечить, як гвязди навеки. Аллилуйя! Друзі, Христусі Пану, дзісяй, 2 мая, Кощов вспоміна святого Атаназего, біскупа і доктора Кощова, хто нас учи жити в єдності яко дзеці Божих, яко приятелю нашого Збавителя Ісуса Христуса, яко членків Кощова Христусового. Дзісяй, в спосіб шагульний тим шенщвєнтом, оферуємо Пану Богу за всіх поляків в Полонії і рівніш поза границем, то значить за нашу діаспору, ту саму в Даугавпілс, на наших теренах, прошенц о дар єдності, о то, щоб ніколи не запомнили о тим, що Христос є нашим збавителем, з мертвих ставий Христос, що найсвінша Марія Панна є нашим спільним матком. Niestety jesteśmy grzesznymi ludźmi, dlatego przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina. Моя барцо велика віна. Прето благом найсвєншо Марин завше дівіцем, всіх анілов і святих, і вас, браті і сестри, о молитвен за мене до Пана Бога нашого. Нех ще змілує над нами Бог Всехмогонце, і отпустивши нам грехи, допроваді нас до життя вічного. Амінь. Хвала на високості Богу. Хвала на високості Богу, а на землі покой людям доброї волі. Хвалі мечень, благослови Славя мечень,
Модельмище, Всемогущий вечный Боже, Ты выбрал Вещвятого Атанасего Бискупа на обронце веры, буство Твоего Сына. Справа бышми дженьки Его науце и опеце, сора слепи Чебе познавали и горонце миловали. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje Królu Wiedności Ducha Świętego, Bóg prze wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jakie wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeusów oświadczyli: trzeba ich obrzezać i zobowiązać w przestrzeganiu prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Oto słowo Boże. Thank you.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbierze się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowo moje w was, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Chrystus zmartwychwstał. Drodzy przyjaciele, w tym roku jubileuszowym dla naszego państwa, dla Łotwy, również dla Polski, kiedy dzisiaj na początku miesiąca maja zgromadziliśmy się na wspólną modlitwę, prosząc o Boże błogosławieństwo, o opiekę Najświętszej Maryi Panny, prosząc od tego najpiękniejszego kwiata błogosławieństwa i potrzebnych darów dla siebie, dla naszych rodzin, dla całego społeczeństwa. W innych krainach również obchodzone są święta kwitnących roślin. No, na przykład bardzo piękna rzecz, kwitniąca jabłoń, silny pień, zielone gałęzie i całe mrowie delikatnych biało-różowych kwiatów. Patrząc na taką jabłoń, cieszy się człowiek, aż w tej całej radości nie dostrzega, że są tam i smutne elementy. Nie wszystkie gałązki kwitną, są tam i gałązki suche. Dziwna rzecz. Niby tkwią w tym życiodajnym pniu, a są suche. Możliwe, że w ten wielkoczwartkowy wieczór, kiedy Chrystus wygłaszał swą przypowieść, patrzył przez okno w ogród, gdzie dostrzegał w mroku krzewy winorośli i przyszły mu na myśl te właśnie różne gałązki, żywe i martwe. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony i uschnie. Powstaje więc to nade wszystko ważne pytanie, które jest dla nas kwestią życia i śmierci. Co robić, aby być tą żywą, owocującą gałęzią? Na to pytanie Chrystus daje nam dziś dość szczegółową odpowiedź. Trzeba nam trwać w Chrystusie. W zasadzie każdy z nas trwa. W momencie chrztu zostaliśmy wszczepieni do Chrystusa. Mówiąc wyraźniej, zostaliśmy wszczepieni w święty Kościół powszechny. W ten Kościół, który jest samym Chrystusem, wciąż żyjącym
i działającym w nas, przez nas i pośród nas. Ale my widzimy na jabłoni także martwe i suche gałęzie, które do tej jabłoni należą, ale nie owocują, nawet nie żyją. Podobnie do Kościoła można należeć formalnie, przez chrzest, ale należeć nieproduktywnie. Ani Bóg, ani ludzie, ani niebo, ani ziemia, ani Chrystus, ani sam taki człowiek nic z takiego trwania nie mają. Więc jak należy trwać w Chrystusie? Podstawową więzią z Chrystusem jest stan łaski uświęcającej, którą uzyskaliśmy przy chrzcie. Tę łaskę można niestety utracić w momencie grzechu śmiertelnego. Jeżeli już spotkało nas takie nieszczęście, czy odzyskaliśmy tę więź z Chrystusem przez sakrament pokuty, szczególnie w tym okresie wielkanocnym? Jeśli jeszcze nie, na cóż czekać, skoro każdy dzień spędzony bez łączności z Chrystusem jest poniekąd dniem straconym. Uczy nas teologia, że człowiek w stanie grzechu śmiertelnego nie jest zdolny zasługiwać, czyli owocować dla swego życia wiecznego. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Pogłębię się za cieśnia, ten związek z Chrystusem przez każdy akt Komunii Świętej. Ze słowami dzisiejszej przypowieści doskonale korespondują inne, pamiętne słowa Chrystusa. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało, mówi Chrystus, trwa we mnie, a ja w nim. Tutaj trzeba nam docenić to zalecenie regularnej i częstej Komunii Świętej jako praktyki koniecznej dla wytrwania i postępu w dobrem. Zapewne przy spowiedzi powzięliśmy nie jedno trudne postanowienie, ale bez mnie nic nie możecie uczynić, tak mówi Chrystus. I jeszcze podkreślę, jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was, jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowo moje w was. Może te słowa Chrystusa tkwią jakoś w nas. Tak często słuchamy Ewangelii, bierzemy udział w liturgii mszalnej, niedzielnej, tyle tych słów znamy na pamięć, ale przecież nie chodzi tylko o słowa, chodzi o prawdy, które w tych słowach się zawierają. Czy to są prawdy tylko zapamiętane, czy też przyswojone? A przyswojone stają się w ten czas, kiedy je przeżywamy, kiedy według nich żyjemy. Jeśli zaś są one tylko zapamiętane, choćby najlepiej, może dojść do bezdusznego sformalizowania praktyk religijnych, o czym jest mowa w dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, gdzie litera prawa wydaje się nawróconym faryzeuszom ważniejsza od ducha. Jeśli Chrystus jest tym samym szlachetnym, świętym, zdrowym pniem, to Jego prawdy są życiodajnymi sokami. A tylko ten, kto żyje tymi prawdami, może powiedzieć, że trwa w Chrystusie Jezusie. Te soki życiodajne spływają w nas i w nasze serce w czasie każdej mszy świętej. Wszystko, co opowiedziałem, dotyka nie tylko naszej tożsamości religijnej, chrześcijańskiej, katolickiej. Ta prawda o jedności ze źródłem dotyka również naszej tożsamości kulturalnej, językowej, narodowej, społecznej i rodzinnej.
Jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie, w Jego Kościele Świętym, ale łączy nas wszystkich też Najświętsza Maryja Panna, Królowo Ziemi Maryi, Królowo Polski, Królowo Wszechświata, módl się za nami. Amen. Prośmy za Kościół Boży, aby niósł ludziom Boży pokój i przebaczenie. Ciebie prosimy. Prośmy o zgodę i pojednanie między narodami, aby pokój, który niesie nam zmartwychwstały Chrystus, zamieszkał w sercach wszystkich ludzi. Prośmy za wszystkich wychowawców, aby bez względu na trudności potrafili przekazywać młodemu pokoleniu prawdziwe wartości. Ciebie prosimy. Spraw, by organizacje polonijne poprzez swoją działalność kulturalną, religijną, społeczną, krzewili polskie tradycje i łączyli Polaków jedno. Ciebie prosimy. Prośmy za wszystkich Polaków mieszkających za granicą, aby nie zapominali o swoich korzeniach. Ciebie prosimy. Prośmy za tych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, aby w Chrystusie narodzili się do nowego życia w niebieskim Jeruzalem. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, przedstawieństwo Najświętszej Maryi Panny, wysłuchaj nasze pokorne błagania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Módlcie się, bracia i siostry, aby Pan Bóg przyjął moją i waszą ofiarę. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, wejrzyj na dary, które składamy, obchodząc wspomnienie świętego Atanazego. Spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę i przez świadectwo złożone Ewangelii osiągnęli zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. В горен серця зносимо є до Пана. Дяки складаймо Пану Богу нашему. Годне Твої справедливе. За правди годне Твої справедливе, слушне і збавєнне. Абышмы Тебе, Пане, завше славили, а зваша в тем часе урочище гвощили Твою хвалу, де Христу зосто офярований, яко наша Пасха. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił on ofiary starego przymierza i oddał się za nasze zbawienie. Sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnia łask paskalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie śpiewając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełny są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, 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 hosanna na wysokości. Hosanna, 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 hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, 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 hosanna na wysokości. Hosanna, 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 hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej,
nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój zrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodniczą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem Jej Oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym biskupem Atanazjem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalili Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się śpiewać. Świeć się imieniu Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego Przedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Пані Ісу Христе, в дню змертвих встання, поздоровілись учнів словами, покой вам. Прощимо ще не зважено грехи наші, леч на вярен своєго Костьола, і згодні з Твоєю волю, напевні го покоїми доправи до певної єдності, Тори жиєш і крулюєш на віки віків. Покой Панський не завше бенче з вами. І з Духом Твоїм. Прикажте собі знак покою. Баранку Божий, Который кладе грехи свята, Ото Баранок Божий, Который гладит грехи свята, благословение вызвание на Его учтень. Пане, не естем годен, абыч пришедал до мне, але повец только слово, а бенде уздоровлена душа моя. Мы гласим Христуса укрешованного, Христуса, Который ест Божьим моцом и Божьим мудростью. Аллилуйя.
Modlmy się. Wszechmogący Boże, przez ten sakrament udzielę zawsze życie i siły Twojemu Kościołowi, który w łączności ze świętym Atanazem wyznaje prawdziwe bóstwo Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.